Dobra, więc dzisiaj, słuchajcie, mamy takie zadanie jak zerwać 5 kwiatków. Zobaczymy, moi drodzy, czy nam się to uda, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie te kwiatki mogą się znajdować. Chyba każdy kwiat jest na każdym świecie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc, moi drodzy, musimy położyć właśnie 5 kwiatków, dosłownie, w koszyku przy studni. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy od tego miejsca, od pubu, gdzie, moi drodzy, w Untitled Goes Game mamy oczywiście tego tutaj człowieczka. Czy możemy mu buty rozwiązać? Dobrze? Dziękuję. Przepraszam panu, śpieszy mi się. Wywrócił się jeszcze, dobra. Więc moi drodzy, tu mamy pierwszy kwiatek. To już zauważyłem, bo chodzi o te kwiatki główne. I musimy robić, co one tutaj każą, więc zobaczymy, co, słuchajcie, z tego się wyniknie. Go. Dobra, i teraz piórka będą, piórka. Tak jest. No, no kurde, jeszcze stary dziad jakiś mnie goni. Przepraszam bardzo, czy ja mogę odebrać swojego kwiatka? Ale chcę mu buty rozwiązać, come on, ja nie mogę mu butów nie no, jak ja nie lubię się wkurzać na odcinkach, nie? Ja tam mam kwiatka, przepraszam pana. Ja tam mam kwiatka, naprawdę. Bo czy ja mogę przejść? Tu może się nie wywrócił, no wywróć się, dziadku. Pff, dobrze, no, no, kurde. Głupi dziad, dobra. Ja idę tutaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że tędy mnie nie zobaczy. Więc słuchajcie, lecimy po prostu tędy, tą drogą. Witam was, drogie panie. Dziękuję bardzo serdecznie za kwiatka. Teraz mam tylko za zadanie takie, aby się stąd wydostać, moi drodzy, ponieważ muszę do studni go do... O! Idzie dziad. On jest szybszy ode mnie? Fuck. No! Kwiatek mi wypadł. Dobra, zgubił mnie. I nie stoi przy wejściu, no to spoko. To możemy sobie po prostu stąd wcisnąć. Tutaj, okej. Okay. Sprawdzę, czy tylko mi się nagrywa. No, nagrywa się, dobra, 2 minutki. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Lecimy gdzie, pewno zapytacie? No do koszyku, do studni. Mamy tu zanieść do koszyka, do studni, a studnia jest tutaj. Więc słuchajcie, mamy to. Bum. I czy nam to zaliczyło? Zaliczyło, 100-krotkę. Dobra, to była 100-krotka. Jeszcze 4 inne... kwiatki. Tulipan, lilia, róża oraz chryzantema. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą się znajdywać. A czy tu jest jakiś kwiatek, bo tego nie mogę zabrać ze sobą, to jest dziwne. A tu powinien być jakiś, słuchajcie, kwiat. Nie wiem, gdzieś tutaj, powiedzmy, nie? Ale tutaj nie ma żadnych kwiatów. W sensie są jakieś, ale to nie są do zerwania takie kwiaty. To nie mam kompletnie pojęcia, gdzie one mogą w ogóle się znajdywać. A, dobra, to tutaj jest ta główna ulica, okej. Bo ja się tak się zastanawiałem, co tutaj jest, a tu była ta, to wejście do studni, do głównej ulicy. Dobra, dostałem się do ogrodu. Nie, po prostu ja nie mogę. Tutaj mam mój drugi kwiatek, moi drodzy. Zabierzmy go sobie od razu od ogrodnika. Nie, nie, no on jest szybki. Jaki on szybki jest. Przepraszam, czy mogę zabrać ten kwiatek? Jezu, dziękuję. Kurde, jaki on szybki. Nie no, ja słuchajcie, nie wyrabiam. O, dobrze, udało się, słuchajcie, udało się. Nie no, on tu może wejść? Kurde, co jest? Patrzcie, mam to, ale jak on mi to zabierze, nie? To już tego nie mam. Ale jak go tylko zwabić, moi drodzy? Kurde! Mogę jako ostatnie to włożyć. Dobra, nie no. Kluczyki są, proszę bardzo. Tak, ogrodnie klucze. Ogrodnika, masz je tam. No i wrzucił mnie, no kurde, do wody mnie wrzucił. Tak. Wrzucił mnie do wody ten dziad. Ja nie mogę. Dobra, jeszcze raz musimy tam się dostać. Dobra, na szczęście tu jest piękne wejście. Ale proszę, nie, nie, no tu jej pan mi ukrada. Dobra, ja to muszę chyba zrobić jako ostatni, moi drodzy. Lecimy do kolejnego świata, na dziedziniec, ponieważ tam chyba, tak mi się wydaje, że tam jest też kwiat. Ponieważ tam była taka róża i nie wiem, czy ta róża też się liczy, bo co prawda mamy zebrać różę, więc zbierzmy ją. Ej, tą karteczkę chyba mogłem podnieść, bo tam się coś pokazało. Aha, to był znak. Wygląda bardziej jak kartka. Ale niech będzie, dobra, nieważne. Lećmy po prostu jako gęś, widzowie, do tego tutaj miejsca.
Pięknie się dostałem. No i witam, witam pana, kto tu do nas zawitał. No i tak, to jest chyba róża, tak mi się przynajmniej wydaje. No na pewno nie tulipan, tulipan to jest u ogrodnika. Więc mamy. Musimy to zrobić teraz tak, z tego co pamiętam, i chyba ten kwiat też da się tam włożyć do tego koszyka przy studni. Dobra, proszę pani, ale tu jest kwiat do wzięcia. Czy może pani to obciąć? Proszę. Czy może pani to obciąć? Dobrze, idzie po obcęgi, więc spoko. A jeszcze to musi zamknąć, oczywiście. Proszę bardzo. Ja tutaj sobie zaczekam. Tylko jeszcze trzeba będzie szybko uciec przed tym panem, który tam na nas czeka. Więc uwaga, proszę bardzo, proszę to obciąć. A ja chętnie zbiorę kwiatek. Tak jest, dziękuję bardzo. No i dobra. Nie, on idzie po tą różę, wiedziałem, ale na szczęście nie był aż tak trudny do wyminięcia, mamy to. No i moi drodzy, musimy go zanieść też do koszyka, do studni, to jeszcze będzie nam brakować zaledwie 3 kwiatków, które nie mam pojęcia, gdzie mogą się znajdować. Oprócz tego u ogrodnika oczywiście. A tam leży ten znak, dobra. Bo się tak zastanawiałem, co tam leży, że jest znak zapytania. Dobra. Ale moi drodzy, próbujemy. Czy tu na pewno nie będzie żadnego kwiatka? Ja nie wierzę, żeby tu nie dało się kwiatków zebrać, no. Przecież to łąka idealna. Dobra, mamy różę. Jeszcze chryzantema, tulipan i lilia. Wiem, gdzie się znajduje kolejny kwiatek. Chyba. I chyba kolejny kwiat będzie to, moi drodzy, tutaj, mianowicie na głównej ulicy. Czyli właśnie w tym sklepie, tak mi się przynajmniej wydaje, że on tu gdzieś był. No to są różne kwiatki, dlaczego tych nie możemy zerwać? Nie mam pojęcia, o co chodzi. No dobra, może gęś nie potrafi zrywać kwiatków. Gęsie są niemądre. No ale dobra, przejdźmy, słuchajcie, co by do tego zadania właśnie z tymi kwiatkami. I chyba tam był jakiś z tego, co kojarzy. No jest tam. I to mi się wydaje, że to powinno być chryzantema. Albo lilia. Nie wiem. No, na pewno nie tulipan. Zobaczcie, ukradłem jej kwiatka, nie? Kurde, ona to widzi. Ona widzi tego kwiatka. Dobra, szybko, czekam, zanim mnie dogoni. Ta, dzwony biją. Ale to nic. Drodzy, więc lecimy szybko do tej studni. Próbujemy, no próbujemy. Ja mam tą grę za darmo, ale normalnie ona kosztuje 60 zł na Steamie. Czy ja po prostu jestem takim magikiem i czarodziejem, że mam tą grę totalnie za darmo. No dobra, weźmy ją, wsadźmy tutaj do tego koszyka. Jeszcze tulipan i chryzantema. No, wypadło. Wypadło mi. Aha, ale i tak jest wsadzone. No dobra. I tak, słuchajcie, jest wsadzone. Ale kurczę. Gdzie jest ta chryzantema? Aha, teraz nie jest wsadzona chyba. Bo to jest ta lilia właśnie chyba. No, dobra. No, znowu wypadła. Czy ona mi może nie wypadać z tego koszyka? Włóżcie tam, dobra, pięknie. Ale gdzie jest ta chryzantema? To mnie w ogóle mega ciekawi, gdzie ona tam jest. Dobra, nie tędy, tędy nie, bo jest chyba ogród zamknięty, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc lecimy sobie tą drogą normalną. Tylko gdzie jest ta chryzantema? Jak przecież to we wszystkich światach, a może w miniaturowej wiosce? Kurczę, nie, no tego nie wiem. Witam pana ogrodnika. Pozwoli pan, że ukradnę pańskiego ładnego tulipana pięknego. Pospolitego. Ty, nie widział nic. Spoko. Udało się ukraść kolejnego kwiatka. Tylko gdzie jest ta kurcze chryzantema w ogóle? Nie ma jej tutaj nigdy, nigdzie. Może ona jest faktycznie gdzieś w tej miniaturowej wiosce. Lub nawet jeszcze tutaj gdzieś. Na tej łące, nie wiem. Powinna się tutaj dobrze rozejrzeć. Chociaż raczej nie. Raczej jeśli już, to ona, mój drodzy, będzie w miniaturowej wiosce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zobaczymy. Sprawdzimy, czy ona jest gdzieś w miniaturowej wiosce. Bo w sumie to mnie mega ciekawi. Zobaczymy, mój drodzy. Witam. Czy mogę się dostać do miniaturowej wioski? Dziękuję bardzo. Dobra. Słuchajcie, po prostu sobie tędy lecimy.
w tej dziurze, no i tutaj będzie miniaturowa wioska już. A, to jest otwarte, brama jest otwarta, więc spoko, możemy przez bramę sobie przejść nawet. Mam nadzieję, że tu będą te kwiatki. Nie wiem tylko, jak wygląda chryzantema, bo zbytnio nie znam tego kwiata. To jest chyba taki fioletowy. Nie wiem. Zresztą, ale on może być, słuchajcie, gdzieś w tej miniaturowej wiosce, czyli w każdym świecie. Po jednym kwiat może być. To mi się przynajmniej wydaje. No mamy miniaturową wioskę. Aha, ale jaki lag. No tu niestety raczej nic nie ma. Ale nie mam pojęcia zielonego, gdzie w ogóle jest ten taki, mój drodzy, jakby kwiat. A może to jest chryzantema, ty. Da się to podnieść, to jest chyba chryzantema, tak mi się wydaje. Czyli każdy kwiat, mój drodzy, w innej, po prostu w innej tutaj mapie. Musimy tą chryzantemę zanieść tak naprawdę chyba teraz do naszego koszyczka przy studni. Ale to będzie ciężkie wyzwanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tutaj, mój drodzy, naprawdę trzeba będzie przejść przez dużo etapów, by się do niego dostać. No. Będzie mnie gonił? Chcę, żebym mnie gonił. Kurde, złapał mnie. Fuck. O, kurde. Dobra. Jak się wywali. Dobrze. Teraz szybko, mój drodzy, idziemy po tą chryzantemę. Jezu, do czego ta... Chyba będzie wolno, dobra. Lecimy do wyjścia, zanim on mnie dogoni. Dobra, mamy to, moi drodzy, mamy kwiatek i musimy go zanieść do tego koszyka przy studni, tak więc po prostu lecimy sobie tą drogą zwykłą. Mamy to. Zerwij 5 kwiatków. Udało się. Jakie mamy kolejne zadania, bo widzę, że nam się nagrywa z 12 minut, to jeszcze jest jedno zadanie lub dwa sobie zrobimy. Tutaj mamy zadania też do wykonania. Spraw, abyś został wyrzucony przez ogrodzenie. Niestety tego nie dam rady chyba dzisiaj zrobić, bo nie wiem jak. Przepłyń zabawkową łódką pod mostem. Pod tym chyba mostem. Więc, mój drodzy, mamy takie zadanie jak przepłyń zabawkową łódką pod mostem. I myślę, że tu chodzi o to, że trzeba najpierw ukraść tą zabawkową łódkę z tamtej restauracji, więc od razu sobie tutaj lecimy. O, w końcu upadł. No, do stolika chciałem iść. Dobra, mamy to. Stańmy sobie gdzieś tutaj. Nie wiem, wrzućmy wiadro na przykład, nie? Wrzućmy wiadro, to nawet odcisk jest tego wiadra. Dobra, teraz zabawkową łódkę. Lecimy po zabawkową łódkę. Uwaga. No. Ale czy mogę ją złapać? Dobra, wypływa. Mamy ją. Kurde, mamy zabawkową łódkę, tylko nie teraz. Nie teraz, gdy ją mam. Mianowicie teraz trzeba się gdzieś schować i uniknąć tego ochroniarza tej restauracji, mi drodzy. To naprawdę będzie mega ciężkie. Ale nie, dobra, jednak takie ciężkie to nie było, mój drodzy. I wychodzimy po prostu do wyjścia. A co jakbym ten znak ruszył na przykład, nie? Dobra. To on sobie go poprawi po prostu. Okej, a więc, mój drodzy. Chyba trzeba przepłynąć pod kanalizacją. Mi się wydaje, że pod tym mostem, ale jakby trzeba tam wskoczyć? Czy... Nie, czekajcie. A, bo po prostu chyba... A, bo ta łódka pływa sobie w tym oceanie. Więc uwaga, zobaczmy, czy popłynie. Dobra, teraz zadziałało. Okej, ale jakie mamy kolejne rzeczy?
Ukradnie staruszkowi wełniany kapelusz. Dobra, to nie powinno nikomu sprawiać problemu, mój drodzy. Ukradnij staruszkowi wełniany kapelusz. To będzie ostatnie zadanie na dzisiaj. Tak naprawdę, żeby ukradnąć właśnie staruszkowi wełniany kapelusz. No to będzie się działo. Pamiętacie, jak się przewrócił na tyłek? No to po prostu teraz się przewróci, ale przy okazji ukradniemy mu kapelusz. Zobaczymy, czy to naprawdę zadziała. Czy będziemy mogli ukraść wełniany kapelusz. Więc idziemy z powrotem do naszej restauracji. Witam. No to niedobra gęś przyszła. No witam pana bardzo serdecznie tutaj. A ja mogę rozwiązać panu buty? Dobrze, dziękuję. Nie dogoni mnie nigdy w życiu. No dobra. Więc uwaga. Musi usiąść. O, akurat siada. To jest idealny moment. Co jest? Jak on się skapnął? Dobra, odejdźmy, bo chodzi o to, żeby odejść i niech pozwólmy po prostu usiąść mu na tym krześle. Co się tak gapisz? No. Siadaj. Dobra, łysy jest pod spodem. W sensie taki prawie łysy. Ale dobra, ukradnij staruszkowi wełniany kapelusz, więc pięknie, teraz jest bez kapelusza. No i się udało, mój drodzy, dobra. W pomidory je wsadziłem. A to jest w ogóle to wiadro. Okej, można je zanieść sobie gdzieś. Dobra, ale jeżeli chodzi o te zadania, to by było tyle. Na następnym odcinku kończymy robić wszystkie zadania, więc zostały nam tylko dwa zadania, czyli spraw, aby został wyrzucony przez ogrodzenie oraz strzel gola. Nie wiem o co chodzi z tym strzelem w gola, potem może się zastanowimy, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i co, pa pa.